Dzień dobry Państwu, zapraszam na trzecie już spotkanie w Radiu Książki. To jest, przypomnę, wspólne przedsięwzięcie książek, magazynu do czytania, wyboczej.pl i audioteki. Tym razem Państwa i moim gościem będzie Justyna Kopińska. Świetna reporterka, związana m.in. z dużym formatem. Ukazuje się jej nowa książka z nienawiści do kobiet. Moja ulubiona piosenka to jest piosenka Republiki. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. I myślę, że ci salowi, na przykład pielęgniarki, którzy widzieli jak ordynator znęca się nad dziećmi w moim reportażu Oddział Chorych ze Strachu, oni codziennie wracali do domu, patrzyli w lustro i nie mogli na siebie patrzeć. Nie mogli na siebie patrzeć, że tego nie, nie, nie zgłaszają, że nic z tym nie robią. Ja myślę, że tak jest. Bardzo wielu ludzi ma taką sytuację, że widzą obok siebie coś złego, widzą, że dzieje się bardzo źle, ale tkwią w tym systemie i codziennie rano idą do tej pracy i starają się dalej uśmiechać do szefa, który na przykład jest absolutnie psychopatą, czy, czy działa na szkodę innych, czy jest złym człowiekiem. Ja mimo wszystko mówię tym ludziom, że. Powinni to zgłaszać i zawsze powinni reagować na zło, bo inaczej, właśnie w tym lustrze, po jakimś czasie zobaczą kogoś, kogo już zupełnie nie znają. Justyna Kopnińska w Radiu Książki na Wyborcza.pl i Audioteka.pl od 6 marca w samo południe we wtorek. Będzie tam można ją usłyszeć. Polecam, zapraszam do usłyszenia, Michał Nogaś.